usuwanie się zwykle ma podłoże psychiczne. Tym niemniej jednak na samym początku tego zjawiska zawsze należy brać pod uwagę różnego rodzaju zmiany chorobowe. Zdarzają się przypadki, że pozbawianie się piór przez papugi spowodowane jest pasożytami, chorobami. W tym przypadku należy udać się do najbliższego weterynarza i zwykle znajdzie on przyczynę tego zjawiska i spowoduje, że ptak pozbędzie się pasożytów lub też zostanie wyleczony z choroby, której skutkiem objawiającym się na zewnątrz może być właśnie to skubanie piór. Jednak najczęstszą przyczyną takiego właśnie postępowania jest to, że ptak poczuł się wyalienowany, stracił przyjaciela, partnera lub też czuje się zagrożony w swoim środowisku domowym. Te zagrożenia mogą być bardzo różne. To może być na przykład źle ustawiona klatka, jakiś pies, kot, w pobliżu którego ptak nie czuje się bezpieczny, lub też, to najczęstszy przypadek, jego opiekun, z którym dotychczas był bardzo związany, nagle stracił nim zainteresowanie i ma dla niego niedostateczną ilość czasu. Taki ptak, który cały dzień spędza w pustym pokoju, niczym się nie zajmuje, jego stan psychiczny jest naprawdę fatalny. I w tym przypadku skubanie się zwykle ma podłoże psychiczne. Pamiętajmy, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, tym bardziej, że skutki chorób psychicznych są często trudne do zdiagnozowania, leczenia, a niekiedy po prostu nieodwracalne. Tak, my to wiemy. Dlatego musimy od razu, na samym początku reagować. Walczmy z przyczynami, a nie ze skutkami. To znaczy, jeżeli ptak czuje się zagrożony, jeżeli nie mamy dla niego dostatecznej ilości czasu, musimy to zmienić. Stosujemy również innego rodzaju metody, powiedziałbym, wspomagające. Pierwsza to spryskiwanie piór preparatami, których smak powoduje, że papuga niechętnie rozpoczyna ponowny proces skubania. Są one skuteczne, ale tylko w pierwszym okresie. Później naprawdę ten smak nie robi już na papudze większego wrażenia. Drugą metodą, na pewno skuteczną, jednak zdarza się, że tylko wtedy, kiedy jest stosowana, jest zakładanie papudze różnego rodzaju kołnierzy uniemożliwiających skubanie piór. Pamiętajmy jednak, kołnierz, owszem, on uniemożliwia skubanie, ale jeżeli kołnierz założony na szyję papugi ma być jedynym panaceum na negatywne przejawy jej stanu psychicznego, to na pewno nie spełni on swojego zadania. Okres, kiedy papuga będzie przebywać w tym właśnie kołnierzu, należy wykorzystać na jej rehabilitację psychiczną. Musimy zająć się nią, musimy spowodować, by na nowo poczuła się ważnym, pełnoprawnym członkiem rodziny. Opiekunowie często popełniają jeden podstawowy błąd. Mianowicie, jeżeli zauważą, że ich papuga, którą nikt się nie interesuje, zaczyna sobie wyrywać pióra, impulsywnie reagują. Podbiegają do papugi, w jakiś sposób usiłują przerwać ten proces wyrywania piór. Jest to podstawowy błąd. Dlatego, że jeżeli papuga zauważy, że ten fakt powoduje wzrost zainteresowania opiekuna, że ten nawiązuje z nią interakcję, będzie to utrwalało ten właśnie proces skubania. Ona chcąc zainteresować opiekuna, chcąc by ten do niej przyszedł, będzie to właśnie skubanie kontynuować i mało tego, będzie to eskalować na coraz wyższy poziom. Ale co zrobić, kiedy nie mamy dla pupila czasu? Nie zawsze to jest możliwe w domu, często bardzo utrudnione, ale często jedyną skuteczną metodą spowodowania, by nasz ptak poczuł się lepiej psychicznie, by przerwać ten jego proces autodestrukcji, jest połączenie go z innym partnerem i uczynienie z dotychczasowego domowego pupila ptaka hodowlanego. Nie zawsze to się udaje, jednak jeżeli jest to rzeczywiście ostateczna metoda, należy jej próbować. Obie te papugi miały trudności z akceptacją ludzi. Ja, niestety, z braku czasu nie mogłem poświęcić im aż tak wiele uwagi, jakbym chciał. Ale ponieważ są to samiec i samica, połączone zostały razem. Jeszcze całkowicie się nie zaakceptowały, jednak nawiązały pewne więzi, które rokują bardzo dobrze i jest szansa, że będą stanowić w przyszłości dobrą parę hodowlaną. Być może ich więź z ludźmi ulegnie w jakimś stopniu rozluźnieniu, jednak uważam, że będą szczęśliwe. Tym bardziej, że Felek, który jeszcze kilka miesięcy temu był papugą, która miała pióra tylko w miejscach, do których nie mógł sięgnąć swoim dziobem, w tej chwili już prawie całkowicie porósł. Aga obcinała sobie pióra. W tej chwili jeszcze czasami to robi, ale już coraz mniej. I sądzę, że w miarę jak więź uczuciowa między tymi dwiema papugami będzie wkraczała na wyższy poziom, ich autodestrukcja będzie malała, aż w końcu, myślę,
ulegnie całkowitemu zanikowi. Nie zawsze tak się dzieje. Bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, że papugi, które rozpoczęły skubać się, już niestety do końca życia są skazane na taki właśnie wygląd.